Marek Worącow, zmęczony Marek, ale rozumiem szczęśliwy po wygranej z Mateuszem na gali runda 6. Powiedz, czy były jakieś takie momenty, kiedy twój rywal sprawiał ci problemy, bo powiedzmy, że większość czasu dominowałeś, ale gdzieś tam były te zmiany takie, powiedzmy, roli dominującej. Witam wszystkich. No zaskoczył mnie łokciami z parteru, jak ja byłem z góry, bo przede wszystkim w ogóle dowiedziałem się przed walką, że mamy, że bijemy łokciami w walce, a myślałem, że nie będzie łokci. No to chyba pierwszy raz, tak? Pierwszy raz, tak. No i w parterze, jak ja byłem z góry, dominowałem go i czasem wystawiał mi takie łokcie, gdzieś mnie zahaczył, że delikatnie mnie przytkało. A tak trenowo troszkę, ciężko w trzeciej rundzie, ale najważniejsze, że do przodu. Miałeś 2 lata przerwy w zawodowych startach. Teraz już masz 4-0. Powiedz, co było przyczyną w ogóle tej przerwy? Przyczyną była kontuzja stopy, bo miałem kiedyś wypadek i miałem stopę operowaną. A w ogóle do tej walki wyszedłem z pękniętą kością w dłoni. To szacunek. Ze środkiem znieczulonym, bo na sparingach sobie naruszyłem i dla mnie bardzo to było ciężki okres przygotowawczy. Pewnie. Powiedz, właśnie bardzo mi się podoba to, że przez to, że masz, że mimo, że masz tak... jesteś wysoki, ogólnie masz zasięg ramion i tak dalej. Masz bardzo dobrą motorykę. To jest coś, co miałeś naturalnie, czy wyćwiczone raczej? Wszystko wytrenowane. Przede wszystkim miałem od stójki trenera Tomasza Różańskiego, za co z góry chciałbym mu bardzo podziękować, bo naprawdę włożył we mnie kawał dużej roboty i czasu poświęconego. I oczywiście parterowo Sylwestra Dziekanowskiego, gdzie trenuję tam od samego początku. I za to szacunek bardzo dla niego i dla wszystkich chłopaków z klubu. I na koniec rozumiem, w związku z pękniętą stopą, że raczej teraz nie myślisz o kolejnych startach, bardziej chyba rekonwalescencja. Najpierw muszę się wyleczyć, a dopiero później będziemy myśleli nad czymś dalej. Dobrze, w takim razie jeszcze raz gratuluję, świetnego pojedynku. Dziękuję bardzo. A powiedz coś, co nieco o emocjach, bo jednak przyszło mnóstwo osób, większość tutaj zgromadzonych była dla ciebie, więc... Oj, powiem panu, emocje są bardzo wysokie, bo pewnie tu cała rodzina moja przyjechała z zagranicy, wszyscy znajomi i to ciężko się tak startuje przed własną publicznością, ale najważniejsze, że do przodu. Jeszcze raz takie ja się gratuluję. Dziękuję.